się nie mogę doczekać, bo sprawdzamy już po terminal i chcę sprzedać na pierwszego i tylko jakie bramki musimy się odprawić. I jedziemy. A gdzie jedziemy? Do Nowego Jorku! Drodzy, właśnie jesteśmy tutaj przy mostach. Jeden tu jest most. Ten jest brukliński na pewno. My jesteśmy o tym. Mamy most brukliński. Właśnie mnie fotki. Daria sobie kupiła. Co kupiłaś na brukim targu? Taki oto aparat. Mega mi się podoba. Bardzo $100 kosztował, czyli 3 setki. A pasek nie mogę wyjąć, ty masz pasek. Ja mam pasek, ale no to wiecie. Teraz naszym planem jest. Jest troszeczkę chłodno, ale no. Jesteś. Naszym planem jest teraz przejść przez piękny most brukliński. Czas, yeah! Mamy już foty zrobione tutaj na moście brooklińskim i sobie spacerujemy do kolejnego miejsca, ale na początku musimy złapać trochę kawki, bo no potrzebuję kofeiny. Nasze zmęczenie. Jak jest twój poziom zmęczenia? Od 1 do 5? Nie ma go. Nie ma. Trochę już mnie bolą nóżki od butów, but that's okay. Ogólnie, wiecie co, ja mam takie zawsze szczęście do okresu, ponieważ dostałam swój okres właśnie dzisiaj w nocy, jak przyjechałam tutaj, więc brawo, ja czuję takie rano, bardzo mi było, trochę myślałam, że nie wytrzymam, ale na razie jest okej, więc dziękuję ci bardzo, bo nie chciałabym po prostu przeleżeć obolała, bo moje dwa pierwsze dni są mega strasznie bolące, no i zobaczymy jak to będzie. Ale dzisiejszy dzień mamy taki właśnie bardziej chodzony, sobie tak na spokojnie zwiedzamy, no bo nie wiadomo kiedy nas znajdzie takie słabe zmęczenie spowodowane jetlagiem. Chociaż przyjechałyśmy 22, ale jest good. Kochani, nie żeby coś, ale to jest galeria handlowa. Galeria handlowa z takim widokiem. W ogóle jest z zewnątrz i w ogóle na galeria handlowa, bo to jest przy World Grand Center. Jak to się nazywa? Wow, jakby to miasto mnie zadziwia tym takim. O, tutaj mamy metro i wychodzimy z metra i jest galeria. Mega ciekawe. Idziemy dalej, bo mam dużo mamy do przejścia. Daria ma złoty, dalej te same niewygodne buty. Nie wiem, Daria, jak to przejdziesz. Wszystkich tutaj mamy wypisanych, którzy właśnie zmarli w trakcie tego wybuchu. Ataku. To jest w ogóle mega dziwne, bo to jest ogromne miasto. Jakby ten budynek to musiał tak po prostu polecieć, że zburzyli całe i postawili to. Ej, mega dziwne. Jak sobie ludzie poszli do pracy, nie wiem czy oglądaliście taki film, był film z Robertem Pattinsonem. Bardzo lubiłam ten film, on był takim dramatem, gdzie ogólnie to było na początku o problemach właśnie tej postaci, którą grał Robert Pattinson. Ale na końcu było takie zakończenie właśnie związane z tą tragedią. W Targecie, pierwszy raz w sklepie takim właśnie tutejszym. Nie wiem, znalazłyśmy to miejsce tak nagle po drodze. I podobno tutaj... Czy jest coś tam? Trzeba to spróbować. Jakie olbrzymie oat milk! Jakby olbrzymie mleko sojowe. Słyszałam, że tutaj jest kolekcja The Wicked. Że to są jakieś lalki czy coś. Widziałam to na TikToku, jestem ciekawa czy to coś jest. O, są Pringlesy. Pringlesy to bym kupiła w sobie teraz. Jakby jest tutaj żółta cena. I jest Pringlesy. Starbucks shot? Why not? Mega slay. O, aktualnie jesteśmy o takiej porze roku, gdzie niedawno skończył się Halloween. Więc jeszcze u niektórych są... Jaka to pora? No ale dobra pora. Jest taka pora, w której jeszcze jest ta piękna jesień. Jutro będziemy na Central Parku, więc czekamy na taką piękną jeszcze jesień, bo tutaj niektóre drzewa jeszcze są zielone, niektóre są już takie bardziej żółto-pomarańczowe, więc jest to piękna jesień tutaj. Niedawno skończył się Halloween, więc jeszcze te ozdoby halloweenowe są, a za tydzień mają święto dziękczynienia, więc nawet na niektórych balkonach widziałyśmy już indyki. To jest takie ciekawe. No i właśnie fajna pogoda, no czasami jest w cieniu chłodno, ale jakoś to się da ogarnąć. Idziemy dalej teraz do takich miejsc
znanych nam z seriali, a to zobaczycie w innym odcinku, więc musicie totalnie zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco z moimi filmami, bo teraz filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu, w środę i w niedzielę o godzinie 17. A jeszcze coś tak dodatkowego powiem. Otworzyłam właśnie nowy kanał, drugi, nazywa się ogólnie, jest to kanał Komentery, na którym będzie, będzie wszystko, jakby to moja taka ta druga strona, bardziej siedząca strona, będziemy komentować seriale, filmy, paradokumenty i inne fajne rzeczy, nie będę Wam zdradzała za dużo. Wchodźcie, link macie w opisie i zapraszam Was serdecznie do subskrybowania, bo mam tam zero subskrypcji, więc to jest coś dla mnie nowego, bo patrząc na to, tak, nie będę gadała, lubię gadać dużo, ale gadam więcej na tamtym kanale. Wracamy do filmu. Moje kochani, właśnie usiedliśmy się w kawiarni, bo Daria troszeczkę jest zmęczona, że nóżki jej odpoczęły. Wczoraj nie zmałam wszystko na ciebie, to nieprawda. Chciałam tylko zażartować. Nie. Dlaczego lubisz nóżki? Możesz iść po kawę. Ja zamówiłam gruszkową kawę, latte z mlekiem owsianym, a Daria zamówiła chai latte. Posiedlimy sobie troszeczkę teraz, tutaj odpoczniemy i pójdziemy właśnie do kolejnej lokalizacji. Mamy na 18 zarezerwowane wejście do... Zgaduję, ale mam noc. No i dziennie cię zamówią, bo to dziwnie pachnie. Chai latte. Ej, w sumie to jest mało czasu. Znajdziemy to miejsce, jeszcze pójdziemy na pizzę może, taką z slice'a, co na to. I to będzie nasz obiad i potem pójdziemy tam. No, to mamy... Mamy good plan po prostu. Co mamy? Dobry plan. Ostatnia nawigacja została, w której... Ale też zobaczycie ją na innym odcinku, ale to nieważne. Po prostu chcę podzielić odcinki, żeby nie był taki ogromnie długi odcinek, ale podzielone 4 odcinki, więc tak naprawdę z Nowego Jorku zobaczycie 3 odcinki. Tak. Dobrze. Ogólnie Daria teraz nagrywa TikToka obok drzwi, naprzeciwko drzwi ze sławnego serialu, ale nie mogę teraz powiedzieć, bo będzie to w następnym odcinku, więc musicie zasubskrybować ten kanał, ponieważ pojawia się... mamy czekać teraz, bo idziemy do jazz klubu. Nie wiem, czy mnie wpuszczył w trampach, ale miejmy taką nadzieję, bo miałyśmy wracać, ale jednak nie zdążymy wrócić. Czy ty jeszcze coś nagrywasz? Tak, bo ja czytam. Aha, to ja sobie usiadę na schodach. O, co starość, jakby... Nie, gdyby nie okres, jestem jakaś taka podmęczona, po prostu osłabiona, wiem, że nie zwalaj na okres i mam w ogóle... Czemu ty ciągle mówisz o okresie? Bo chcę. 14 tysięcy kroków. To nie jest dużo, jak na moje podróżowanie, bo zazwyczaj robiłam na przykład 30 tysięcy kroków, a nawet, jeśli nie oglądaliście odcinka, w którym przybyłam prawie 100 tysięcy kroków, macie to tutaj, to były moje, jak nagrywałam wakacyjne daily i nagrywałam naprawdę codziennie odcinki, chciałam coś mocnego i grubego, aż w końcu właśnie wpadłam na pomysł, że będę jako pierwszą kobietą na YouTubie, przejdę 100 tysięcy kroków. No, zobaczcie odcinek, czy mi się udało. To było chyba najwięcej kroków, jakie zrobiłam w życiu, w ciągu 24 godzin, ale to musicie zobaczyć odcinek. Tak. A jeśli nie subskrybujecie mojej kanał... No, I want you like I love you. Wait. I uwaga, nasza pierwsza pizza nowojorska. Ogólnie da się tu pizzę kupić za euro 50 na przykład, a my kupiliśmy za 4 euro. 4 dolary. 4,50 dolarów. 16 zł. Dobra, jaki tej wczoraj? 16 zł. Bo ty tam wydałaś. Bo ja powtórzyłam. Ty widzisz? Jak paruje? No, mówię, że gorące. Zmęczenie? Mocno. Co? 11 na 10. Co to jest moje date? Ej, jest może tu Wi-Fi. Wątpię. Moje nogi są zmęczone po prostu. Ja sam nie chcę. To takie szukanie Wi-Fi tutaj jest trudne w sumie. 50 kroczyłam. Ciasto jest w ogóle inne. Takie chrupkie. Ej, co nie dobra. Mhm. 4,5 na 10, serio. 5. To mało. No. Powiedziałeś 5 na 10? 4,5 na 10. To jest bardzo mało. A ty? Ja bym zrobiła jeszcze raz to nagrała. Nie. No zjadłam, to jest moja prawdziwa reakcja. No. Nie, mi nie wstawiam. Dobra, to teraz ugryź. Nie, nie chcę. Ugryź i zrobisz taste. Jest? Nie nagrywaj. Dobra, nie nagrywam. No. Sorry. Vera, czy ty to widzisz?
Harry Potter New York, gdzie wchodzę tam tylko i wyłącznie dla ciebie. Znaczy dla siebie też, ale... Ej, taką bombkę weży kupić. Może kupię. Będzie mega cute w ogóle. Ile kosztuje taka bombka? 18... Nie, $20. Vera, kocham cię jak... Naprawdę, ale nie kupię ci tego, jest za drogie. Ale... To jest brzydkie. Ale ci kupię Ronalda Wesleya, bo po prostu są... Albo taki... A ile tych krawat można samemu zrobić? Jakby mega slay. Ale co tu jest fajnego? To są różdżki. Wow. Cały wielki regał różdżek. My, tak, my oczywiście Vera jedziemy, jakby wszyscy, cześć kochani, ale Vera, wiem, że ty to oglądasz, że my jedziemy do Londynu za rok. Ja ci robię taką wycieczkę Harry Pottera. Nasz kolega Severus Snape, Nikos Wynat, ogromny jest tutaj. Dobra, przybitki. $20? Tu mamy strzelającą różdżkę, ciekawe, czy naprawdę strzela. Ten sklep ma 2 piętra i jesteśmy właśnie na dół. I tutaj mamy totalnie temat śmierciożerców, więc mamy tu takie, jest mega cute. No my nie dojdziemy na pierwszą naszą lokację, bo po prostu jaka szata boska. Znaczy ja mam szatę... O nie, są te swetry. O fuck, 65 dolarów! Vera! Nie można nagrać na ziemię, jak się jedzie na namiotle w szacie. Więc mi fajna opcja, no i też mam namiotu. W ogóle, ej, tutaj jest jakby świat. Nie wiem, ja jakbym miała wszystkie pieniądze, to wydała wszystko prawdopodobnie. Vera, jakbyś tu była, to byś wydała więcej pieniędzy niż ja. Pani, właśnie jesteśmy na Times Square, w końcu doszłyśmy, jest tutaj dużo ludzi, jest tu głośno, no i te wszystkie reklamy musicali w ogóle z tyłu. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ten taki panel, co dużo Polaków też ma tu swoją reklamę, ale można dostać oczopląsów, tak naprawdę, naprawdę. Jeśli jesteś musicalowym świrem, to jest film dla ciebie, a jeśli nie, to musisz chyba przyłączyć.